i przy brzegu tych blatów twardych. Niewielkie przepływowe jezioro ukryte pośród bujnej czerwcowej roślinności. Jacek i Robert odkryli je całkiem niedawno. Tutaj właśnie postanowili zapolować na sandacze. Przed łowieniem, jak zwykle, przeglądają przynęty. Jest taka jakby falbanka na ogonie, która daje taki falisty ruch w wodzie. Zupełnie inne drgania niż typowy twister, który pokazywałeś przed chwilą. Też jest długi. To charakterystyczne, że sandacza się łowi właśnie na przynęty często większe niż szczupaki. Mimo że sandacz w powszechnej opinii ma wąski przełyk, odżywia się niewielkimi rybami, co potwierdzają badania ichtiologiczne, a mimo to skuteczność wykazują właśnie przynęty duże, długie. No ale mówiłeś, że to jest nowa generacja przynęt, ale w tej chwili coraz szybciej pojawiają się przynęty jeszcze nowsze, prawda? W tej serii właśnie ma taką przynętę, która pracuje w ten sposób na płask. Faluje jak płaszczka i doskonale wabi sandacze i okonie to przynęty. To mi przypomina jakiegoś takiego morskiego ślimaka, którego taki... widziałem kiedyś na filmie Cousteau. Taki on pływał właśnie płaszcza. Takim falistym ruchem. No wygląda śmiesznie, ale przekonasz się, że przynęta jest bardzo ciekawa. No ale są takie, to jest już zupełne takie udziwnienie, prawda? Jest zupełnie dziwna przynęta, ale są też ulepszenia przynęt tych klasycznych, typowych, właśnie twisterów. Tu jest taki twister, który ma podwójny ogonek, prawda? Ale... zagięte do wewnątrz, nie na zewnątrz. To są właśnie, ten ogonek jest, te dwie części ogonka, w zasadzie podwójny jest ogonek, są obok siebie, jakby na płask. O. I one w bardzo ciekawy sposób pracują, wirują jednocześnie obok siebie, wykonują jakieś takie nietypowe ruchy, zupełnie inne niż klasyczny twister. Prawda? Bardzo skuteczne. Ja na nie już łowiłem, rzeczywiście sprawdzają się. No z tej serii potem, patrząc dalej, z nowości, są przynęty, które są łączone... z piór i z gumy. Z piór i z gumy, to jest całość. Dlatego, że sandacz generalnie na pewno zainteresuje się przynętą, która w dotyku jest miękka, jeżeli ją próbuje. I po to się stosuje wszelkiego rodzaju pióra i gumy, żeby on przy pierwszym kontakcie nie zraził się, tylko zdecydowanie wtedy ponawia atak. Czyli te dwie wybustki gumowe delikatnie w czasie prowadzenia drgają, bardzo delikatnie, nie tak intensywnie jak twister, natomiast pióra falują. Przy tym skokowym prowadzeniu następują takie faliste ruchy piór i to bardzo dobrze wabi sandacze. O, tu jest ta sama przynęta, co pokazujesz, z tym, że w innym kolorze. Tylko już uzbrojona. Z specjalną główką taką? Tak, do tego są specjalne główki spłaszczone, które dają bardzo ciekawy efekt w czasie prowadzenia przynęty. Otóż przynęta, jak się podciąga, to na takim, takim falistym ruchem podnosi się do góry. Nie prosto, tylko takim falistym. A jak opada, to nie opada pionowo, tylko opada takimi ruchami wahadłowymi. Tak, to też jest czynnik wabiący. Natomiast mówimy tu o jakichś dziwnych takich przynętach, ale jeszcze, przepraszam, zapomnieliśmy o przynętach już typowych stosowanych na okonie i na szczupaki, które są także bardzo dobrze na bardzo dobre na sandacze. Otóż zapomnieliśmy o riperach, prawda? O. Tak, riper jest bardzo skuteczną przynętą. Dzięki swojej konstrukcji ogona wytwarza bardzo silne drgania w czasie pracy i przy gwałtownym podciąganiu, ale krótkim, szybko pracuje. To stwarza macha ogonkiem intensywnie. Wytwarza u sandacza większą agresję w tym momencie i on szybciej decyduje się na atak. O. Tu jest trochę innego rodzaju riper, który ma bardzo taki spłaszczoną część ogonową. Dzięki temu jest bardzo miękki. O, tu widać. To jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, bo ten ogonek doskonale pracuje w wodzie. Sztywny ogonek pracuje znacznie gorzej. No ważna jest oczywiście szerokość tej płetwy ogonowej. Im ona jest szersza w stosunku do ripera, tym riper pracuje intensywniej. Ty można wolniej prowadzić i pracuje doskonale. No tu masz widzę ciekawe uzbrojenie tej przynęty. No są różnego kształtu główki, są okrągłe. Czyli tradycyjne. Tu widzę, masz tak zwane traujące główki. Główki traujące, tak. One są takie... przynęta uzbrojona nimi wygląda, się śmieje, jak rekin młot. To są rzeczywiście, o. Tak, dzięki temu ona zachowuje się, podejrzewam... troszeczkę tam na boki. Inaczej tam. Tak. Pomaga przynęcie pracować jeszcze bardziej na boki. Tak. Prawda, to są zupełnie malutkie główki. O. Prawda, do płytkiej wody. Generalnie jest ważna chyba zasada, żeby dobrać
wielkość ciężaru do głębokości łowiska. Nie kierować wielkością haka, bo to jest istotne do przynęty. Natomiast ciężar główki musi być dobrany do głębokości łowiska. Zbyt lekka główka powoduje, że przynęta pracuje zbyt anemicznie, a zbyt ciężka z kolei bez przerwy ryje po dnie. Tak. No lekka główka ma jeszcze jedną wadę. Zbyt lekka, że nie da się odpowiednio napiąć żyłki między przynętą a szczytówką wędziska. I część delikatnych brań sandacza może wtedy ujść uwadze wędkarza. Zwłaszcza, gdy jest pogoda taka nie bardzo dobra. Wieje silny wiatr, prawda, czy no deszcz jest, czy jakaś sfalowana bardzo woda. Wtedy się stosuje troszeczkę cięższe główki niż w wypadku wody lustra. Ale są jeszcze inne przynęty, które w ogóle nie mają gumy, czy tego tworzywa miękkiego w sobie. To są tak zwane jigi, czyli składające się wyłącznie z włosia i piór, zakrywających hak. Jakichś takich błyszczących dodatków. Zakrywających hak i odpowiedni kształt łebka. Te przynęty, pracując w wodzie, nie sklejają się, tak jak typowe materiały, tylko one są takie napuszone. Tak. I dzięki temu stabilizują pracę przynęty. Główka powoduje, że przynęta opada i pióra wtedy przy unoszeniu powodują, jak to określić? To trudno tak opowiedzieć, to trzeba by pokazać w wodzie, no prawda? Właśnie. Te pióra jakoś falują, raz się napuszają, raz są wąskie. Ja myślę, że to wszystko daje jakiś efekt wabiący. No, ale, widzę, że ale te przynęty mają jedną charakterystyczną cechę, że one są w porównaniu do obrotówek i wahadłówek mało agresywne. Czyli na sandacza nie jest potrzebna przynęta, która jakaś wykonuje strasznie gwałtowne ruchy na boki. Te przynęty prawie że nie pracują. Istotny jest ich ruch, a nie praca. No tak. Już taką zupełnie niepracującą przynętą to jest rodzaj takiego pilkera, prawda? Czyli przynęty, która jest charakterystyczna dla wędkarstwa morskiego. Ta przynęta pikuje do dna i nie wykonuje żadnych ruchów. Natomiast jeżeli wędkarz odpowiednio gra tą przynętą, znaczy podciąga ją, puszcza, to ta przynęta może się zachowywać jak mała rybka i wabić sandacze. Można na hak takiej przynęty założyć gumę jakoś, kawałek twistera, prawda? Kawałek gumy, jakieś frędzelki z gumy, czy puchu, czy dodać kępkę włosia, prawda? To można zrobić własnym sumptem i otrzymywać no, jakieś bardzo ciekawe kombinacje. Tych kombinacji jest strasznie dużo. My jakby rozmawiamy tutaj o tylko niewielkim wycinku tych wszystkich przynęt, prawda? Tu jest jakiś taki twister, który ma właśnie takie frędzle dodatkowe, wabiące. No z tych przynęt pierzastych to są bardzo ciekawymi przynętami wymyślonymi w Polsce przez fachowców od sandaczy są te koguty. Nazywane kogutami, tak. To są koguty, niektórzy nazywają je kotomyszami, bo to po zmoczeniu rzeczywiście przypomina taką mysz z ogonem. Ta przynęta jest zbudowana z łebka, kotwicy, właśnie nie haka pojedynczego, tylko kotwicy, z kępy piór kogucich, różnej barwy. No i tu jest taka duża kępa wiskozy. Tę przynętę wymyślili specjaliści sandaczowcy, którzy łowią na zbiornikach zaporowych. Turawa, głębinów i stosują z dużym powodzeniem do łowienia sandaczy. Nawet tych największych. No niektóre firmy robią gotowe przynęty dzigowe z kombinacją i gumy, i włosia. Przynęt wyłącznie miękkich. Sądzę, że wybór jest w tej chwili tak duży, że jeżeli ktoś nie ma zdolności do robienia tego typu przynęt samemu, można spokojnie wybrać coś z tej bogatej oferty. Z żyłkami to jest tak, że sandacza można łowić i na żyłki cienkie, i na grube. Lepiej oczywiście na cienkie, ale można to tylko tam robić, gdzie jest mało zaczepów, gdzie sandacz nie ma szans uciec. Tak jak w tym jeziorze, gdzie nie ma jakichś strasznie zwalonych drzew, karczy i tak dalej. Można używać na przykład żyłki 0,16. To jest wystarczająca grubość, żeby pokonać nawet parokilogramowego sandacza. Natomiast odwrotnie, jak są zbiorniki zaporowe, gdzie są obszary z wyciętymi drzewami na dnie, prawda, to się nawet stosuje zupełnie grube żyłki, nawet 0,25, prawda? No trzeba zatrzymać grubego sandacza przed tymi karczami, no nie ma rady. Niestety taką grubą żyłką się łowi mniej wygodnie. Ciężej poprowadzić przynętę. Ja nawinąłem na ten kołowrotek żyłkę 0,18, czyli taki wybrałem jakby złoty środek, czyli nie za cienką, a jednocześnie nie taką bardzo grubą.
próbuję na dżiga. Na razie nic, to jest brania zupełnie tutaj. Ja miałem to dwa brania pod rząd. Nic więcej na razie. Ale bardziej z prawej miałeś, nie? Znaczy pierwsze było tu naprzeciwko. Drugie trochę z prawej, ten sandacz wyjęty to był z brania tylko z prawej. Natomiast oba brania były blisko łodzi, także trzeba tu zwracać uwagę. O, zobacz. Tak, widziałem. Gdzieś? Rybka, ale to chyba okoń. Ale rybka wielkości tak gdzieś z 5 cm, czyli na niewielkie ryby polują. O, piękne branie miał na tego dżiga. Od razu, tak? Jak opadało, wiesz? Na opadzie. Nie trzeba zwracać uwagę, zaraz po zarzucie przynęty, trzeba natychmiast naprężać żyłkę, patrzeć na szczytówkę. Masz? Tak. O nie, nie brzydki. Sądząc po wygięciu wędki, to nie brzydki. Chyba tak. Sandacz. Taki za 2 kilo. Ale momentalnie, zobacz, dwie na przynęty. Chyba nie będziesz potrzebował podbieraka. Ja spróbuję ręką. Ale ładny sandacz. Ostro na dziga zatoka. Pokaż jak wziął. Odwróć go do mnie, bo nie widzę. Wiesz? Płytka też dosyć. Za skórkę tylko zahaczono w środku. No całkiem. Ma barwy tarłowe, czy też mu znikają? Zobacz. Raczej nie. Pokaż tu. Nie chcę go łapać za skrzela, bo wiesz jak to jest ryba. Chcę go obejrzeć, wiesz, bo to wygląd ryby świadczy o tym, w jakiej fazie potarle się znajdują. Już ma jasne wyglądy. Też zmienię na dżiga. Znalezienie miejsca pobytu sandaczy w jeziorze to połowa sukcesu. Potem metodą prób i błędów trzeba jeszcze dobrać taki rodzaj przynęty, na który ryby reagują najlepiej. Duży wpływ na liczbę brań ma także masa przynęty, która musi być dopasowana do głębokości wody. W tym łowisku głębokość nie przekracza 2 metrów, więc jig nie powinien ważyć więcej niż 5 gramów. Podczas wolnego prowadzenia przynęta cięższa zahaczałaby o dno, za lekka zaś nie miałaby z dnem żadnego kontaktu, nie budząc zainteresowania sandaczy. Po rzucie trzeba zaczekać, aż przynęta opadnie na dno, koniecznie przy zamkniętym kabłąku, gdyż sandacz bardzo często bierze z opadu. Branie sandacza widoczne jest często w postaci nieznacznego drgnięcia szczytówki. Dlatego Jacek, prowadząc przynętę niewielkimi skokami po dnie,
Uważnie obserwuje koniec wędziska. Jedną z technik sandaczowego prowadzenia przynęty jest wykonywanie długich, wolnych podciągnięć wędziskiem, podczas których przynęta łagodnie startuje z dna, a następnie podczas cofania wędziska opada. Jest. A nie jest duży. Strasznie głęboko wziął. Musiałeś ostro poderwać dźwiga. Tak. Zapomniałem przygiąć zadziora, wiesz? Ty zaginasz? Tak, łowię zawsze na bezzadziorowy, bo po prostu przy tych miękkich wędziskach to i tak ryba nie spada, a się dużo lepiej zahacza, no i nie ma problemów z odhaczaniem, jest błyskawiczne. Czasem nawet, wiesz, holuję ryby w ogóle nie zahaczone, tylko lekko tak zaczepione, ale to też wystarcza. Jeszcze trochę podostrzę. Bo już przejechał parę razy po tych muszlach, wiesz? To się tępi. Tak, tak. Na początku był ostry, ale w tej chwili to już widzę, że troszeczkę wymaga naprawy. O. Jest? Masz następnego? No chyba też. Niewielki. Wymiar na pewno ma. Nie jest taki zły wcale. Znowu narzuł tego dziga? Tak, nie zmieniłem się. Chciałem go za ogon się nie dało. To łososia się za ogon łapie. Spróbuj sandacza złapać za ogon, ciekawe czy się da. Ostrożnie. Bardzo ładnie. Podobnie jak tamten. Z boku. Muszę otworzyć kabuł, mam żyłkę napiętą, się źle wyhacza. I też z tego samego kierunku. Czy tam trochę z prawej, tak? Tak. Spróbuję tam rzucić. Blisko łodzi, czy dalej trochę? Jakieś 15 metrów, niedaleko. No teraz to ja muszę poprawić ostrość. Tak, przy twardym dnie, jeszcze jak są muszle, to się haczyki błyskawicznie tępią. A wiesz, teraz sprawdzam, nawet nie trzeba jeszcze. Zmienię na inny kolor jiga. Ty łowiłeś białym, tak? Żółtym. Żółtym, tak? A, no ja na białego też miałem ryby. Spróbujemy teraz, mam takie szare.
Jeszcze ich nie próbowałem. Nie, w kolejce czeka jeszcze... takie ciekawe. Takie mają, czarne, właśnie. Mają jeszcze takie gumowe frędzelki dodatkowo, oprócz piór. Też przygnę zadzior. I zlikwiduję farbę na oczku. Zwykle... Nie lubisz? Nie na główce, na oczku. Oczka są czasem podmalowane. Nie można zaczepić. Używasz agrafki, czy łowisz bez? Agrafki. Ja zawsze używam. Ja też używam, bo to wygodna jest, jeżeli się często zmienia przynęty. Nie trzeba bez przerwy wiązać. Bo tak w ogóle to nie jest potrzebne. Szczególnie, jeżeli się łowi. Wiesz, wygodnie mi jest. Tak. Ona zupełnie nie jest potrzebna, ale zupełnie nie przeszkadza. Przy tej wielkości przynęta ona w ogóle nie przeszkadza. Przy bardzo małych to tak. Natomiast ta wielkość jest obojętna. Dla pracy przynęty. Ciekawy jestem, czy tu ryby reagują na kolor przynęty. Muszę poeksperymentować. Tak, ale podejrzewam, że kolor ma tutaj niewielki wpływ, dlatego że woda jest strasznie mętna, jak widzisz. Zwykle w tych sandaczowych wodach jest takie zmętnienie. Od rana rzucałem riperem i zupełnie bez rezultatu. Może riper trochę, wiesz, inaczej chodzi, one wolą... Sandacz w ogóle lubi takie przynęty spokojnie pracujące bardzo, raczej prowadzone nawet agresywnie, ale pracujące spokojnie. Tak, ale z kolei widzisz, dziga nie da się prowadzić spokojnie, go trzeba bardziej agresywnie jak ripera. Nie, ale ja mówię o samej pracy przynęty. To znaczy tak, no jak obrotówkę, technice, ja wiem. Jak wolno prowadzona obrotówka pracuje agresywnie, prawda, bo skrzydełko wytwarza bardzo intensywne drgania. Tak, dzik drgań nie wytwarza w ogóle. Ja mówiłem o technice, nie o pracy, masz rację. No właśnie, patrz jak prowadzisz przynętę takimi bardzo małymi skokami przy dnie. Bardzo niewielkie szarpnięcia robisz. Ja lubię prowadzić trochę inaczej, jak widzisz, tak wykonuję takie wahadłowe ruchy wędziskiem. Ja staram się prowadzić tak, aby przynęta była praktycznie cały czas przy dnie i tylko minimalnie się odrywała od tego dna, takim krótkim, gwałtownym ruchem. Nie, to oczywiste. Ja natomiast robię takie skoki dłuższe, bardziej wolne, ale... Podciągasz to. Tak, podciągam, także gdy wędzisko wykonuje ruch, to przynęta się podrywa z dna. Po czym zatrzymuje wędzisko i ona wtedy bardzo wolno opada. I właśnie często przy tym wolnym opadaniu jest branie. Cała trudność polega na utrzymywaniu stale napiętej żyłki, bo branie może nastąpić w każdej chwili. Gdyby była luźna, to bym w ogóle brania nie zauważył. Sandacz w zasadzie reaguje na dwa typy prowadzenia przynęty. Albo jest to reagowanie na przynętę opadającą. Jest. O, jest właśnie, bo to co mówiłem. To co mówiłem, przynęta opadała, a ja w tym momencie lekko cofałem wędzisko, ale żyłka była napięta. Poczułem takie stuknięcie lekkie, w związku z tym na chwilę zluźniłem żyłkę, po to żeby sandacz mógł zjeść przynętę, bo to jest przynęta z włosia i on uważa ją za pokarm naturalny. Po czym delikatnie zaciąłem, ale właściwie nie musiałem zacinać, bo po pierwsze dlatego, że ryba sama napięła żyłkę. Ach, jak ładnie walczy. A po drugie dlatego, że mam bezzadziorowy hak. I on się doskonale zacina ryby. Też chyba nie jest wielki, bo się dało od razu oderwać od dna. Duży sandacz bardzo długo chodzi przy dnie i trzeba sporo czasu, żeby go oderwać. A tutaj... No, nie jest taki brzydki. Ponad kilo ma na pewno. Charakterystyczny sposób walki sandacza, przez co się często wyhacza, że robi takie
na powierzchni wody koziołki. Bardzo mi leszcza przy tym przypomina. Oczywiście leszcz tak mocno nie walczy. O, trzeba się starać, żeby raczej ryba wykonywała takie płynne ruchy. I można ją zostawiać na chwilę nieholowaną. O, teraz i do rączki. Jest. Nie jest taki brzydki. Też zahaczony płytko w nożyczkach. O. Wszystko jednorocznik, wiesz, tutaj. Prawda? Jest charakterystyczne, o, widzisz. Wyhaczenie, zobacz, jakie wspaniałe jest wyhaczenie, jakie proste, no, jeżeli jest tak zabiorowy. Trzy sandaczy na dżigę, wszystko trzy w nożyczkach, czyli w kąta dyska. Tak, tak, tak. No to jest charakterystyczny sposób ich brania. Ja myślę, że możemy teraz spróbować. Tak. Za chwilę się przemieścić na ryba, w inne tego miejsce, wypuśćcie. Wiesz? No co, spróbuję ten czarny kolor, wiesz? Eksperymentujesz? Tak, tak. Zmienię tego szarego jiga na jiga zupełnie czarnego. Bardzo dobrze się eksperymentuje, jak ryby biorą, bo po jednym, dwóch braniach to w ogóle nie można, na podstawie jednego czy dwóch brań nie można nic powiedzieć. O, mam, zobacz, takie czarne, zupełnie. Mają co prawda czerwone, brokatowe łebki, ale... Kształt łebka też jest inny niż ten ślizgowy. Tak, 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 tak. To jest taki łebek właśnie ślizgowy, nazwałeś go. Taki, że przy podrywaniu przynęta bardzo ładnie odskakuje od dna. Nie wkopuje się w dno, nie zahacza, tylko odskakuje. No i jest dosyć lekka. No jestem bardzo ciekaw, jak ona będzie pracować. Tak, tak. Znowu zlikwiduję zamalowanie. Solidnie. Mam takie szczypczyki z takimi ostrymi końcami, z takimi zadziorkami. Doskonale się likwiduje. Bardzo wygodne. Oczywiście przygnę zadzior. O, już mam dziga bezzadziorowego. No, ma jakiś taki czerwony akcent, widzę na końcu, na ogonkach, na piórkach. Też ma, tak. Muszkarze używają tego materiału do robienia sztucznych much. To jest takie właściwie skrzyżowanie przynęty spinningowej i muchowej. W tej chwili nie ma takiego ścisłego podziału. Nie podjąłbym się określić, czy to jest przynęta spinningowa, czy muchowa. No muchowa chyba nie, bo jest dociążona. Czyli ze względu na ten ołów jest to przynęta typowo spinningowa. Ale z piórami. Ja myślę, że jest to spinningowa, bo tak. Użyją na spinning. O, gdy podciągam, to ta cienka, pikerowa końcówka, to jest wędzisko typu multipiker. O, jest, było puknięcie i jest sandacz. Jest sandacz. Ja też miałem puknięcie. Ale ten puknął i dopiero jak mu wyraźnie zluźniłem żyłkę. Ja też mam. Też masz? Ja muszę uważać, bo w stronę łodzi popłynął i w linę balastu może wejść. O, ja mam ładną rybę, wiesz? Ta jest ładniejszy, ten jest, ja ładniejszy. Ja mam sporego sandacza. O Jezu. Dużego masz? No zobacz sobie. No zobacz, ja nie mogę go w ogóle podciągnąć. Ja też nie mojego. O, ucieka od łodzi. Wiesz, może dlatego, że sandacze nawet spore chodzą stadami. Ty. Uła, to są takie pewnie... No mimo spokojnie. Jak mucharze to mówią, że jest dublet, tak? Czekaj, na razie jeszcze... One się zaraz wplączą. Nie, to ja będę... Rzeczywiście. Mój jest naprawdę. Będę uważał. Mój jest... No ja mam takiego dobrze ponad 2 kilo. No ja mam chyba ze 3. Tak? On jest zahaczony w tym. Robert, wyjmujemy. I przy grzbiecie zahaczony. Wiem. Czekaj, to ja najpierw wyjmujemy jednocześnie? No spróbujemy. No to chodź. Mój jest zapysk normalnie. A mój kombinował, wiesz, i się zahaczył. Tak. Dobra, to ja swojego wyjmuję. O, a jak płytko zahaczony. Bardzo płytko.
Nie wiem, czy mi nie spadnie. Jest. Dwa. To prawie identyczne, zobacz. Nie, to by... Słuchaj, strasznie waleczne są ryby. Robią wrażenie większych niż są w rzeczywistości. Oj, on mi dwa razy go stukał, wiesz? Kombinował? Zobacz. Pokaż, zobacz. Jeden sandacz na czarnego jiga, drugi na jasnego. Nie ma żadnej różnicy. Dokładnie. Nie ma, kolor nie ma zupełnie wpływu przy takiej mętnej wodzie, absolutnie. Liczy się ruch przynęty, prawda? Technika przede wszystkim prowadzenia. Technika prowadzenia. To chyba zasługują na to, żeby je wypuścić. Okej. Okay. Trzy, cztery. Niebrzydki sandacz, zobacz. Mhm. Prawie się nie daje ruszyć, zobacz. Zobacz. Rybę holuje się wędziskiem, nigdy kołowrotkiem. Wędzisko służy do amortyzacji wszelkich gwałtownych ruchów ryby oraz do jej podciągania. Kołowrotkiem wybiera się tylko luz żyłki. Strasznie opornie idzie, strasznie. W ogóle wzdłuż łodzi idzie. Tak, on płynie po swojemu, widzę. Zobacz, jak jest daleko od łodzi jeszcze. No ładna ryba, wiesz? No widzę właśnie. Całkiem spora ryba. Nie będę łowił, popatrzę. Ładny. Z ogon? Tak. Wyśliznął mi się w pierwszym momencie. Chwycił ławczywie. Też głęboko, zobacz. Chwycił ławczywie. I przy opadaniu. No. Opadaniu, tak? Tak, tym razem znowu przy opadaniu. Prawie zdecydowany, tak. To tu widzę. No muszę znowu z rozwieracza skorzystać, ale... Pomóc ci? Nie. Mam ten bezzadziorowy hak, wiesz, także kwestia tylko, żeby otworzył pyszczek. O, zobacz, widzisz, jak prosta sprawa. Tak. Liczny, prawda? Mhm. Poszedł. Sandacz jest rybą stadną. Warto więc powtarzać rzuty w miejsce, w którym wzięła poprzednia ryba.
Co? Jest. Podwójne branie? Tak. Puknął raz, a ja akurat podciągałem, czyli na startująco zna przynętę. I bałem się, że zniechęci się do brania, bo mu wyrwałem z pyska. Więc odpuściłem na chwilę i jednak poprawił. Przynęta opadła na dno i jak tylko ruszyłem, to on już jej pilnował. Z tej serii widzę samej. Chyba tak. Ale opornie idzie. W bardzo dobrej kondycji są tutaj sandacze. Bardzo dobrej. Trzeba uważać, bo blisko mam liny od kotwicy. O. Na początku sezonu dobre łowiska znajdują się nie tylko w strefie przybrzeżnej, lecz także na śródjeziornych wypłyceniach z twardym dnem. Takie miejsca warto zapamiętać, obserwując charakterystyczne punkty na brzegu. To jednak zostało. Opłynę po głębokiej wodzie. Tak, tam jest to dobre miejsce opłyniowe. Tak, opłynę, zobacz, zresztą mewy tam latają. Pewnie trochę żerują. Opłynę to miejsce na wierzchnej dookoła, prawda? Podczas kotwiczenia łodzi należy opuszczać balast powoli, aby nie uderzył zbyt mocno o dno. Można wtedy liczyć na branie już przy pierwszych rzutach. Teraz trzeba czekać, bo po takim miąchaniu to jest, wiesz, zwykle spokój. Branie. Jest. Ładnie ci przytrzymał, widziałem. Branie sandacza na miękką przynętę jest często dwuetapowe. Najpierw następuje delikatne drgnięcie szczytówki, a dopiero po chwili bardziej zdecydowane jej ugięcie. Wtedy właśnie należy zaciąć. Zacięcie w początkowej fazie brania bywa najczęściej puste. Jeszcze jest za wcześnie. O, powoli. Główka jigowa z super ostrym hakiem gamakatsu umożliwia pewne zahaczenie ryby, nawet z tak twardym pyskiem jak sandacz. Zadziory w hakach gamakatsu są odpowiednio zmniejszone, więc z wyhaczeniem ryby nie ma żadnych problemów. Branie u Roberta. Powtórka. Jest. Ale chyba okoń. Okoń. No i to całkiem ładny. Ja mam rybę. Tego nie bierzemy chyba.
Nie, nie, nie. Aczkolwiek są bardzo smaczne. No ja mam chyba sandacza, wiesz, bo tak nie... Ja poczekam, aż go podholuję, jeszcze sobie rzucę. Możesz rzucać, wiesz, ja go tu z tej strony łodzi spróbuję wyjąć. O, koń ładny. O, ten jest większy. Nie widziałem, jak jest zahaczony. Oła. Mogę go chwycić, taki gruby. Jest. Ops! O! W pierwszej chwili myślałem, że sandacz, bo tak żyłka zaczęła ciąć wodę, tak płynął w bok, tak sandacze często robił. Niektóre łowiska sandaczowe obfitują także w okonie. Oba gatunki odżywiają się podobnym pokarmem i podobnie biorą. To przynęta tak dziwnie płynie, a ona była zahaczona. Rzucaj. No. Chodzi o konie, można spokojnie łowić techniką sandaczową. Taką. O, piękne branie miałem. Takiego podciągania. Okoń też lubi przynęty startujące. O, maszywę widzę. Chyba tak, ale raczej sandacz. Okoń czy sandacz? Chyba sandacz. Bo nie targa tak pyskiem, wiesz? Tylko idzie bardzo w prawo, teraz ciężej. Typowe dla sandacza. Sandacz, tak. Podobnie jak tamten. Może trochę mniejszy. Ale zobacz, całą przynętę tą dużą ma w środku. Tak, jak się dobrze poderwie przynętę z dna, ja napada, sandacz nie ma wątpliwości, atakuje od razu. Rybę, która głęboko chwyciła przynętę, trzeba wyhaczyć szczególnie delikatnie. Nie da się tego zrobić bez specjalnych szczypiec wędkarskich. Tego też weźmiemy na kolację. Będzie trochę gości, będą mieli to spróbować. Muszę sprawdzić hak, wiesz? A ja zmienię przynętę. Założę jiga z taką płaską główką, wiesz, żeby lepiej... Ślizgował, tak? Tak, z tą ślizgową główką. Ale tym razem
tym razem zielonego z brokatem i z tymi gumowymi wypustkami. Ja nie zrobiłem jednej rzeczy. Po takim połknięciu nie sprawdziłem żyłki. No właśnie, mogła się lekko przetrzeć. Sandak co prawda nie przegryza żyłki, ale... Wiesz, chyba jeszcze raz przewiążę. Na wszelki wypadek przebiłem. Bo jednak była trochę poszczępiona. No, ostrzyć nie muszę, bo jest ostry. Natomiast przygnę trochę zadzior. I już mamy haczyk bezzadziorowy. Ja zobaczę z tej strony tutaj, czy coś jest. Tam jest chyba stok tego wypłycenia, prawda? Wszystko możliwe, nie pamiętam. Błotniak stawowy. Drapieżnik często spotykany nad pięknymi polskimi jeziorami. Z drugiej strony łodzi widzę, przeniosły się. No tak, one tutaj, wiesz. Ja muszę go naprowadzić. No, wszystkie z jednej serii. Przyzwoity. Też go wypuszczę. Mamy sondacz. Nie wszystkie złowione ryby muszą trafić do siatki. W zabieraniu ryb trzeba zachować umiar. Gdy ryby znajdują się blisko łodzi, wystarczające są krótkie rzuty. Spodziewając się brań o koni, Jacek prowadzi przynętę długimi, łagodnymi skokami po dnie. Obserwuje szczytówkę do samego końca prowadzenia, gdyż branie może nastąpić nawet w momencie wyciągania przynęty z wody. One są przy samej łodzi. Podpłynąłeś z ciekawości? Trzeba obejrzeć, na co łowisz. Nie, on lubię pod różnymi z walizkami, pomostami się trzymać. Nie, no przy samej mówię, w sensie, że ze dwa metry, tam trzy, może pięć. O, branie, o koń, jest. Spadł. Nie, jest, podpłynął w szyb. Ale mniejszy chyba. Ostro walczy. Nie, nie, jest taki mały. Trzęsiełbym. Mówi nie, nie, nie. Nie brzyd. O, ten jest nawet, zobacz, jest chyba większy ładny, niż tamten. Główki gamakatsu są bardzo chwytne i nie tępią się nawet po złowieniu kilku ryb. Spróbuj, to jest duży, przezroczysty twister, wiesz? Nieźle reagują.
Nie, ja cały czas... Na to próbujesz jednak. Uparcie, technika prowadzenia sandaczowa, typowa taka. Uparcie jeszcze podrywanie próbuję sandaczem zrobić. Podejrzewam, że tam całkiem niezły może być w tym miejscu. O! Oj, następny. Trwałeś się. Zaraz, jeszcze. Jeszcze raz. Ale wiesz co, to warto by jakiegoś całego woblerka spróbować. Poszedł. Poszedł. One tam stoją, wiesz, i to jest duży twister i chwyta za koniec. Mhm. A mniejszą przynętę próbowałeś i coś było? Nie. One właśnie tą większą jakby widać wyraźniej. O, jest. Zobacz, branie. Jeszcze. Nie. Prowadzisz równo, czy odpuszczasz im przez moment? Nie, odpuszczam. Aha. Tak jak sam zaczę. Tak? To znaczy podrywam, zna one przy opadzie łapią, wiesz? Właśnie przy opadającej przynęcie. Tylko biorą delikatnie bardzo i widzę, że niektóre chwytają za samogonek. Nie chcą do końca wessać. Masz jakiś środek zapachowy? Mam. Spróbuj, ale może, ale chcę prowadzenie trochę inne wypróbować, także nie będę zaciemniał jakby sprawy środkiem. Może rzeczywiście spróbuję trochę mniejszą przynętę. Ja poszukam. Znaczy woblerem nie. Wiesz, wobler nie będzie dobry, dlatego że tu przynęta musi być przy dnie i startować z dna. Wobler musiałbym jednostajnie prowadzić, zanim by mi zszedł do dna, to spróbuję na jiga jednak. On powinien być tu znacznie lepszy. Technicznie jest wygodniej. Wygodniej jest nim łowić. O, przepraszam. Dobrze, dobrze. Ja chciałem zobaczyć, czy wahadówka będzie ich interesowała. Chcę ją zmienić teraz na inną przynętę. Jig powinien być... Nie, wahadówkę zupełnie nie trącają, wiesz? Nic. O, i już jest. Widzisz, jig jednak... O, nie, brzydki jest też. Skokowo? Tak, jednak jig jest mniejszy... Nie, nie. Mniejszy od tamtego znacznie. Jig jest jednak mniejszą przynętą i okoń go za jednym razem chętniej chwyta. O, znacznie mniejszy. Na początku tak zawalczył. Ostro poszedł. Tak. Pokaż. A, rzucasz. Pokaż na chwilę. No, on powinien zejść trochę. Ładna rzecz do tego. Za te zabawy, tak. Można łowić sandacze z łodzi zakotwiczonej na szczycie podwodnego wypłycenia. Lepszą jednak metodą jest rzucanie na wypłycenie z pewnej odległości i sprowadzanie przynęty po stoku. Jacek i Robert przesunęli łódź o kilkanaście metrów, aby wypróbować tę technikę łowienia. Idzie prosto na mnie. Albo się strzepił. Nie, no, siedzi. Ciężar narasta przy łodzi. Wyraźnie idzie w lewo, w linkę. No, próbuję pod łódź wejść. Ja zaczepiłem niestety. Przygotować miejsce do... O,
Widziałem go, niebrzydki. Jeszcze. Jeszcze za wcześnie na sandacza, żeby go podciągnąć. To żywy jest. Chciał cię ugryźć w rękę. Prosto w rękę szedł. Zobacz, jakie ma pijawki na ogonie. Raz, dwa, trzy. No bo przy dnie stoi. Ostry był. Tak. Za co masz? Nie, taki niewielki, ale bałem się kijem ciągnąć, wiesz, bo to zawsze jest ryzyko. Robert. One jakby trochę branie. Podeszły, prawda? Niesamowite branie miał. Tak jakby troszkę podeszły. Jest. Następny. Rzut daleko. Po rzucie. Rzut po rzucie. Idzie prosto na mnie, tak jak tamty, dokładnie, cwaniak. Idzie w lewo mocno. Nie dojdzie do kołka? Nie. Tu ma bliżej masz go już. Dobra. Dobra, to jest ciekawe. Ciągnąć to tak, abyś nic nie miał z daleka. A przy łodzi ożywa wyraźnie. Tak, rzut po rzucie, faktycznie. Nie chce się pokazać pod powierzchnią. Cały czas przy dnie. No, podobny do tamtego. Jeden rocznik. Ale bardzo silny jest. O, już ma dosyć, złapał powietrza. Też ma pijawkę. Właśnie odpadła. Niestety muszę użyć wyhaczacza, bo połknął bardzo głęboko przy nętę. Masz, czy ci dać? Wiesz, gdzieś kładłem do torby. Myślę, że powinienem mieć. Jest. Strasznie głęboko chwycił. Aha, żyłka poszczępiona. Muszę zmienić. Znaczy, zobacz, delikatnie było po wszystkim. Tak. Urwane. No, szczególnie przy takich głębokich połknięciach. Właśnie. Ten odcinek trzeba kawałek wyrzucić. Jest osłabiony. W razie na dalekich rzutach, wiesz? Naprawdę ładny okoń. Przynajmniej tak na początku walczył jak okoń, bo w tej chwili... O, jak wciąga pod łódźki, zobacz. Mhm. O, a może to...
A może to sandacz? Nie wiem. Sandacz. Sandacz. Tak na początku parę razy trząchnął łbem. Myślałem, że to okoń. Teraz tutaj do mnie przyszedł, widzę. O, wiesz? Ach. Jest. Płyciutko. Zostaw sobie ci zdjęcie. Masz coś przeciwko temu? Zrób. Zobacz, jak pięknie pozuje ryba. O, uśmiech ze sandaczem. Dziękuję. Dziękuję. Zrób jeszcze jedno. Ach! Opryskał wszystko. Gdy ryby biorą jedna po drugiej, czas upływa bardzo szybko. Ale zupełnie inne branie. Po prostu delikatnie łapie i przesuwa przynętę w prawo. To widać po żywce. Wtedy tnę. O, Jacek, ten jest większy. Większy jest? Tak. To uważaj, żeby w linę nie wszedł. Może pod wieczór zaczną teraz większe brać. Sandacz ma twardy pysk i często wyhacza się podczas holu. Można znacznie zmniejszyć liczbę tych wyhaczeń poprzez użycie specjalistycznego miękkiego wędziska i bardzo ostrych haków. Nie daje się w ogóle podnieść. Albo jest tak silny. Aha. Większy od tamtego. Tak, widać rzeczywiście. Ładny złoty jest. Zobacz, co ogon ma. Ogon ma przyżarty. Muszę otworzyć kabłąk, to jest bezpieczne dla wędki. Zabieramy? Co, na kolację? Nie, już, wystarczy tamty. Okej. W dobrej kondycji był wypuszczony. To zupełnie blisko. Nie wiem, taki jakiś. Oj, bo moim zdaniem sandarz. Okonie przestały żerować. Sandarz, rzeczywiście. Ale to blisko, wiesz, szedł za przynętą, bo mi dwa razy puknął. Strasznie delikatne branie, tak jak mówiłeś. W zasadzie sam nie wiadomo kiedy tak, on wisi. Dokładnie. Tak jak w środku dnia można było te wyraźnie te stuknięcia poczuć, tak tutaj. Ostro. Obrócił mi się w ręku. Jeszcze raz naprowadzę. Spokojnie, chyba za żywy był jeszcze, wiesz, do ręki. No właśnie. Nie nałykał się powietrza. O. Widzisz, on łyka i nie chce. O, tak. O, ładny.
Ładny. A mówiłem, że okoń tak delikatnie brał. No właśnie, właśnie. Jednak jak to w ciągu dnia się zmienia. Śliczna ryba, prawda? No one wieczorem teraz jakby ruszyły trochę. Lepiej biorą. Na nocne łowy. Ten też sobie popłynie. Spinningowałeś kiedyś w ogóle w nocy kiedyś za sandaczem? Tak, tak. Bardzo dobre wyniki są. Tylko zupełnie inaczej się łowi. Po powierzchni się prowadzi przynętę. Aha, no, nie w ten uciek. No, ci ochlapie. Nie, ten spokojnie popłynął. Pod wieczór ucichł wiatr i wyszło słońce. Brania ryb ustały. Warto jednak połowić o zmierzchu, który bywa porą niespodzianek. Jakoś dziwnie kołuje w miejscu, zobacz. Może to jest dwukilowy okoń? Aż nie chcę o tym myśleć, aż się boję. Myślę, że to jest sandacz, który nie daje się oderwać od dna. Zobacz. Mhm. Zobacz, jak ładnie. Ach, jak ładnie chodzi. Chyba. No to raczej jest sandacz. Okoń by już. Powoli, nie spiesz się. Nie, nie. Ja się boję tylko, żeby mi nie wszedł w linę kotwicy i żeby do kołka nie poszedł. Sandacz, tak. Widziałem koniec ogona. I to chyba nie brzydki, wiesz? W ogóle się nie daje oderwać od dna, o. No, niezłe nawroty robi. W dwóch miejscach od razu. Zdaje się, jest całkiem niezły. Tak. Zobacz, jak wciąga szytówkę wędziska. Zobacz. Wspaniale walczy. W ogóle się nie da podciągnąć do dna. Zobacz, Robert. Jaką masz żyłkę grubą? Słuchaj, mam tutaj 16. Muszę uważać, żeby mi nie rzucaj jak możesz, bo boję się, że on tutaj... No widzę, ładny jest, rzeczywiście. Popatrzę sobie. No, dobrze ponad 2 kilo. Co mówię na tego ripera, tak? Tak. Boję się, bym takie nawroty robi za chwilę ogonem po żyłce.
No ma więcej jak 2. Więcej ma jak 2? Oczywiście. Spokojnie, około 3 kilo. Będziesz sobie sam radził, czy ci pomóc? Nie, poradzę sobie. Największa satysfakcja, wiesz, jak się samemu rybę wyciągnie. To jest trudniej oczywiście, mógłbym skorzystać z tej pomocy, ale wolę sam spróbować, nawet ryzykując, że sandacz mi ucieknie. Oj, on ma chyba ze 4 kilo. Zobacz. Widzę go. No raz dopiero mi się go udało. Do powierzchni wyciągnąć. Ciężko mi go będzie wziąć ręką. Niestety sandacz pójdzie. Wypadł mu haczyk. Bywa i tak. Bywa i tak. Świcie jezioro spowiła gęsta mgła. I jak tu oprzeć się pokusie zapolowania znów na sandacza? Gotowy jesteś? Daj wiatr. Odbijamy. No spory jest.
Sander. Aha. Piękny. Śliczny. Rybę dobrze jest chwytać za kark, na wysokości płetw piersiowych. Nie powinno się wkładać palców pod pokrywy skrzelowe, gdyż można w ten sposób uszkodzić delikatne skrzela. Muszę złomić jednak żyłkę. To co, bierzemy pierwszego? Tak, tak. Okej. Okej. Ostrożnie, bo wypadnie. Ja chciałem go poprawić, wiesz? Zaplątał się pyskiem w siatkę. Krótkie ruchy szczytówki wędziska uruchamiają przynętę, która porusza się po dnie niewielkimi skokami. Delikatna szczytówka umożliwia obserwację najlżejszych nawet brań. Sygnalizacja brania następuje zanim ryba wyczuje opór i niejadalność przynęty. Ma to podstawowe znaczenie, gdyż daje wędkarzowi czas na podjęcie decyzji o zacięciu. Dlatego właśnie podczas łowienia na przynęty miękkie, takie jak ripper, twister czy jig, gdy czas między zauważeniem brania a zacięciem może dochodzić nawet do kilku sekund, wędzisko z miękką szczytówką jest wręcz niezbędne. Ryba. Masz? Tak, płynie do łodzi. Zobacz, w ogóle bez oporu. Teraz zaczął walczyć dopiero. Sandacz. Tak. Ja też delikatnie. Bardzo wziąłem. Wszystkie. Jak zwykle tam na stoku. Mgła powoli opada. Zapowiada się upalny dzień. Lustrzana powierzchnia wody nie rokuje zbyt dobrych brań. Za to daje możliwość bardzo precyzyjnego łowienia. W taką pogodę nawet najdelikatniejsze branie, najmniejszy ruch żyłki albo drgnięcie cienkiej szczytówki
nie ujdzie uwadze wędkarza. No dziwnie kołuje. Zobacz. Mhm. Nie w balast. Ale ucieka do balastu. Dobra. Też. Strasznie nie marawo brał, wiesz? W ogóle nie walczył po rzeczy. Właśnie wiedziałem, że nie byłeś pewien, czy masz rybę, czy nie. Słuchaj, trzyma w poprzek jakoś, nie wiem, jak on jest zahaczony. W poprzek złapał ripera, słuchaj, to się prawie nie zdarza. To u szczupaków się zdarza, wiesz? Ja nie wiem, czy on jest w ogóle zacięty, czy tylko trzyma. Tylko trzyma? No nie wiem. Tak wygląda, jakby trzymał ripera. Zobacz. Zobacz. Nie chcę puścić. Zobacz. Fakt. Bardzo nietypowe branie, jak on sam da. Jakbyś mógł wziąć wędkę, bo chcę go naprowadzić. Weź. Proszę bardzo. Jak mi się owinie. Ach, zanurkował. Jeszcze raz. Muszę go do ręki naprowadzić. Jest. Całkiem przyzwoity. I co, jest zacięte czy trzyma? Zaraz sprawdzę, zobaczymy. Słuchaj, zacięte, ale zupełnie w poprzek, zobacz. Mhm. Ciekawe. Nietypowe branie, dlatego nie byłem przekonany, czy w ogóle jest ryb. Jeszcze nie mogę mu wyjąć z tych zębów, wiesz? Musisz ostrożnie, żeby nie zepsuć. Nie chcę zepsuć przynęty jeszcze w dodatku. O, już dawno wyhaczyłem. O! Ładny złoty. Śliczny złoty, rzeczywiście ten ma kolor. Ma pijawki. Przy dnie stoją, wiesz? Mhm. Po samym dnie prowadziłem. Nie widzę specjalnie na powierzchni żerowania ryb. Ani drobnicy tak, nie ma, ani ataku drapieżnika. Bardzo mało aktywne dzisiaj są. O, teraz tak. Wyraźnie, zupełnie nie pompuje tak jak okoń. Za spory. Uuu. To jest duży sandacz, Robert. Muszę wyciągnąć przynętę. To uprzejmy. Czekaj, dobra. Ładnie odjechał. Jak zobaczył udziek, wydar. Odłożę wędkę. Jak będzie trzeba, to będę wyciągał balast. Chyba trzeba będzie, bo idzie wokół łodzi, wiesz? Spokojnie, ja widzę. Nie, idzie na łódź. Jak się zbliży, to... Okay. Przełożę wędki, ostrożnie. Gdzie go masz? To już z tej strony jest, on przechodzi.
Taki z piątkę pewnie ma. Trudno powiedzieć, sądząc ale... Sądząc po walce, to z piątkę powinien mieć. Jak hamulec ci chodzi? No, tak wyregulowany na max. No, nie prowadź go do kołka, spróbuj go zawrócić, bo jak tam zawróci, to będzie, wiesz, po wszystkim. Tak, ale... Muszę uważać, bo mam pole manewru ograniczone, tu mam też linę. On na razie chodzi, gdzie chce, wiesz? Widzę. W linę, czy nie? No właśnie, nie wiem. Nie. Jeszcze... No, czwórka jest na pewno, widziałem go. Spokojnie, będziesz go miał, już będzie chodził blisko. Ale w ogóle go z tej strony, prawda, wiesz? Tak. Pilnuję balastu. Dawaj go. Spokojnie, ja go, będziemy go brać, bo to sam nie dasz rady chyba. Podbierzesz? No, muszę. Tylko uważaj na żyłkę, tak? Daj go bliżej. Właśnie boję się go chwycić, bo jedną ręką nie obejmę mu karku, taki gruby jest, wiesz? Powolutku. Także spokojnie go, żeby się nie wyhaczył, Robert. Na tyle, ile mogę. Oj. No bierz go. O co? Jest! To jest więcej, to ma więcej. I zobacz, na płytkiej wodzie stał. Wspaniały. Nie mogę ochłonąć z wrażenia po prostu. No, dziękuję ci za odebranie. No, tak go nie chwycisz. Ja i tak nie bierz go pod strzela, szkoda. Ach. Wspaniały, zmierzę go. Trzymaj. Chyba mi się zakłyszczyło. Masz miarkę? Tak, chyba mi się zakłyszczyło. Moment. O, dobra. Ile ma? No 80 cm. No nieźle. Wspaniały. Dobra, włożymy go do siatki, bo szkoda, żeby... Czekaj, popusnę. Tylko siatkę trzeba przymocować, bo odfrunie z siatką. Pod wiosło włożymy. No Jacku. To konie, całkiem. Ty się kręciłeś, sam też wiedział, jak przejść do nich. Może on je wypłoszył z tych kamieni i nie wiedział. Na dziś wystarczy. Prawdziwy łowca potrafi docenić szczodrość jeziora obfitości i zachować umiar w korzystaniu z hojnych darów natury.